Hej, witam Was z mielinskiej kuchni. Jest bardzo wcześnie rano, paskudny poranek, wieje, leje, prawie listopad. A chciałam Was... Dzisiaj nie będziemy gotować, chciałam Was o coś poprosić i o czymś powiedzieć. Wkrótce jest Halloween. Nas to się nazywa też święto dyni. Ja nie chcę wnikać w to, czy to jest święto amerykańskie, czy polskie, czy idziemy na groby, czy chodzimy, zbieramy cukierki, czy robimy mordy z dyni, czy nie robimy. Ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję w tej chwili tutaj kuchnią i kulinariami. I chciałam Was prosić o jedną rzecz. Chciałam Was prosić o to, że jak już robicie te twarze dyniowe, te buzie dyniowe, to nie marnujcie środka dyni. Środka pełnego witamin, mikroelementów, bardzo odżywczego. Niedawno, 16 października, obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Jest to dzień ustanowiony dla solidarności z krajami, gdzie cierpi się głód i starajmy się nie marnować żywności. Nawet, nawet te, wtedy, kiedy robimy jakieś ozdoby, starajmy się też wykorzystać ten środek. Na moim kanale jest sporo przepisów na temat dyni, jest zupa dyniowa, jest ciasto dyniowe, wkrótce zapiekanka dyniowa. Ja zrobiłam dzisiaj, z tego środka dyni, zrobiłam dzisiaj na obiad, zaczęłam robić, bo to jest jeszcze bardzo bardzo rano, za chwilę idę do pracy, zaczęłam robić y, sos do spaghetti. Do tego y, to jeszcze mocniej przysmażę, zblenduję, do tego dodam y, przecier pomidorowy i będzie wegański, wegetariański, bardzo dobry, odżywczy sos do spaghetti. Dlatego was bardzo, bardzo proszę, jak już się bawicie w to Halloween, już robicie te buzie dyniowe, to nie marnujcie dyni, a to, co z nią zrobiliście, możecie wpisać w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam. Może macie inne pomysły niż ja. W takim razie nie marnujemy dyni, a teraz szybko do pracy. Na razie pa. Cześć!